I on może nie być w stanie zrobić aż tyle, ile będzie to wymagane. 35 sekund, czas dalej, naprawdę sporo. A teraz już widzimy, że to będzie wejście pod bombsite. A tutaj jest i Hades, Hades! Mamy to, jedna eliminacja od niego! Ale jednak Divi w tym wszystkim zdoła na tyle szybko odpowiedzieć, aby Jamanek znalazł eliminację na Snaxie. Przewaga w postplancie dla LDLC 3-2. Twisty Plus mają tutaj dostępnego defa. No tylko pytanie, ile będą w stanie zrobić we dwójkę? Nie ma chociażby żadnego smoka. Pleasant teraz jeszcze mocno obijany, a sam nie wyciąga zbyt wiele wartości z tego wyjścia. Oto będzie mocno utrudniał retake, już pomijając fakt, że Gravity w tym wszystkim upadnie, zdobędzie eliminację na Twitch. No, gdyby upadł, to by było, no, może nie super, ale to by było na pewno spore ułatwienie dla X-Finest. Ostatecznie to będzie runda pistoletowa, która trafi na korzyść LDLC i tym samym to Francuzi będą cieszyli się z pierwszego punktu. Szukasz miejsca, gdzie możesz zdobyć niesamowite skiny do CS-a? Sprawdź hellcase.com, otwieraj skrzynki i wygrywaj skiny, o których marzyłeś. Na stronce możecie również ulepszać swoje skiny za pomocą upgradera i rywalizować z innymi graczami w bitwach na skrzynki. A do tego możesz brać udział w giveawayach użytkowników, których jest naprawdę mnóstwo. Użyj mojego kodu Mateo, dzięki któremu dostaniesz darmowe środki na start i bonus do depozytu. Link do stronki znajdziecie w opisie. Nieprzyjemnie mi się komentuje Overpassa, bo Overpass ma tendencję do bywania taką wolną, nużącą mapą, ale nie tutaj. Tutaj będzie to wyjście z Feniksa. To Twista, również i od Longa, wspiera go Hades, ale teraz z Pleasant, no wydawało się, że ten błyskowy powinien tu jeszcze przynieść eliminację, ale Pleasant jednak upada. A Manek z eliminacją, no po raz kolejny to właśnie był zawodnik G2, dokładnie to trafienie, ale w tym wszystkim Hades, raz, Hades, dwa, dobre wyjście od snajpera. Twist poratuje, kiedy Hades oślepiony, Snax w tym wszystkim także znajdzie dla siebie eliminację. Dobra, o tym za chwilę, bo teraz już wraca LDLC. No, może nie na fulla, ale zdecydowanie na wyposażenie, którym można trochę poddymić. Snax jest eliminacja, Snax ma super tarpaty, musi wycofywać się na galę, tam jednak będzie pomoc. Twist, jest eliminacja, Brooks jednak momentalnie refraguje w tym wszystkim, na blisko, za smokami, kolejni gracze X-Finest, ale LDLC ma trochę przestrzeni dla siebie, Brooks i będzie plantowana paczka. Hades. Wygrania tej rundy, Sobbing jeszcze dopalany. Sobbing, Snobbing oczywiście, chociaż Sobbing też można by powiedzieć, bo w tej rundzie no już nic innego mu nie pozostało. A Manek wyciągnie jeszcze tylko jedną eliminację. 3-4 X-Finest zaczyna mocno wracać z tym wynikiem. Bo Twist Snax albo Shock Snax, ale Gravity udaje mu się wyłapać trafienie. Hades w tym wszystkim jednak momentalnie reaguje. No i to była potrzebna eliminacja. Gdyby tam nie pojawił się Refrag, można by było trochę kombinować. A Shock teraz wyskoczy na te beczki, złapie dwie eliminacje. Niby jest jeszcze dopalany, ale i tak to jest naprawdę, naprawdę potężne uderzenie w cały koncept ataku ze strony LDLC. Całkiem niezły zestaw został, jeśli chodzi o granaty. Te już w tym momencie dostane. Twist, oj, świetnie przygotowane na tego skana. Jedna eliminacja się pojawia. Hades dołoży kolejną, 3-2. Ten duet w defensywie radzi sobie dosyć solidnie. Divi wie, że gdzieś w okolicach tego smoka powinien być rywal. Ten jednak się cofnie. LDLC za chwilę będzie musiał plantować i choć wydaje się, że antyterroryści nie będą w stanie przerwać tego, chociaż Divi, co to za decyzja? On pcha w tym momencie przez bank z paką na 15 sekund. Hades to kończy diglem. Ten, który się na kilka rund wycofał z tej akcji, Twist, on również chciał poszukać agresywnie, ale Brooks jednak wychodzi dwójkowo z Gravity. Tylko to nie jest tak, że X-Finest pozostawiło to bez kont. Był Snax, był również i Shox. Po jednej eliminacji Pleasant też w tym wszystkim w ogóle sięga za snajperkę, łapie Diviego. No ale też i dobrze przygotowane było to wszystko pod kontry. Finest raczej pewnie jak ugra. No wydaje mi się, że tak na papierze Finest chyba był faworytem tej grupy. No, dużo się różnych rzeczy dzieje. Ja przypomnę, że Face odpadło z wynikiem 0-3, także wszystko, czego można było być pewnym, to już nie można być tego pewnym. 2-2. LDLC w ogóle w tej rundzie jeszcze to wszystko wyciąga, bo Hades to też nie jest w stanie wychylić, dopiero Pleasant łapie eliminację, ale Amanek, Pleasant, o, tutaj jest def podniesiony, także tego czasu powinno być wystarczająco. Fajne, zdobędzie ten 7 punkt, ale jak na to, że to była sytuacja 4-2, to i tak naprawdę nieźle się namęczyli. Chyba tak, no australijski teamek tam był właśnie. A teraz Hades, Hades, agresywnie Hades. A snajperowi wciąż mało, Twistowi zresztą również, ten w ogóle zmienia pozycję, przed chwilą szukał na BS-ie dolnym, teraz na górze, gotowy na to wyjście Gravity'ego, nawet ten flash nie przeszkodzi, Twist raz, Twist dwa, Twist trzy, zakręcili się dookoła niego.
Chcą grać ostrzej, to jest i ostrzał od graczy X-Finest. Będzie już wyjazd od Gali, ale w tym wszystkim Shox, Snacks, Twist, 4 eliminacje na przestrzeni kilku sekund. O tym za chwilę, bo rozpoczyna rundę pistoletową, niezwykle istotną dla LDLC, aby ten wynik jak najszybciej wypłaszczyć. Divi, jest eliminacja od niego, Divi po raz kolejny, Divi próbuje to porozdawać, ale Snacks i Twist też dobrze przygotowani na to wyjście. Snobling, Twist, Brooksy, przewaga na chwilę obecną dla zawodników LDLC, ale Twist jeszcze walczy, dwie eliminacje już zdobył, walczy o kolejne dwa fragi w tej rundzie. Twist. Pojedynek z rywalem na długi. Ten czeka oczywiście na wsparcie, ale to nie będzie potrzebne, bo Brooksy to wykończy. Typu jakieś nieszablonowe wyjścia. To jest giga dobre, bo drużyny się tego często nie spodziewają. Ale teraz, jeśli chodzi o takie wyjazdy z pistolami, lecimy długo. I raz, i dwa, i trzy. Amanek po prostu kasuje z tego MP9. Hades złapie jeszcze Diviego, ale Amanek jest głodny kolejnych fragów. Ace'a już to prawda nie będzie, bo Snobling gdzieś tę eliminację podkradnie. Twist walczy, aby tego 4K nie było. Amanek. Tutaj no, ta pozycja na śmietniku od Snoblinga. Ona może być jeszcze niebezpieczna. Zresztą blisko na kant terysi z tymi MP9-kami, ale Snobling, no tak jak zapowiadałem, on może tutaj pokosić. Hades, Divi. No tak, co, ale trzeba oddać, że LDLC naprawdę solidnie się asekuruje podczas tych wychyleni rywala. Tylko pytanie, czy będą przygotowani również na walkę o długi. Tam zbliża się cały czas Pleasant i on może zaskoczyć. No właśnie, Divi kompletnie gotowy. Tak samo jak i Brooksy, Pleasant w pojedynkę otwiera drogę do site'u. A Gravity... O, spada na glebę, Gravity musi gdzieś się schować. 10 do 8, co ten chłop wyprawia, jakby, co tam się wydarzyło? Przyznam się, że podobne akcje zdarzą mi się chyba tylko na Drunk Screamach widzieć, ale Hades, ale parkour! O, Snobling nawet nie zdążył wejść w tę rundę, a już wyszedł. No. Ja powiem tak, Kubas, nie powiem, że tak, nie powiem, że nie. Jak ktoś oglądał ten mecz, to będzie wiedział o Niku, a zawodnik sam pod swoim nickiem zrobił taki performance, ja tylko nie powielam tego, jaki to był Nick. Jak ktoś widział, X-Finest będzie mogło z przywilejów tej przewagi korzystać. Snacks skutecznie, ważne byłoby, dał chociaż jedną eliminację tutaj polski zawodnik. Ponieważ się, że jak wcześniej eliminowałeś tu jednego, drugiego, jak ten też wychylał, to raczej tego ostatniego zawodnika w pobliżu być nie powinno. Brooksy łapie jeszcze Pleasanta, on nie zdał się wcelować gracz Finest. Brooksy po raz kolejny. No tutaj muszą uważać, bo to jest Hades, który zostanie wklaczony na dwójkę. Brooksy coś za łatwo zdobywał tę eliminację. Finest trochę chyba się rozluźniło w całej tej przewadze. Ale Hades ma paczkę na widoku. Hades, strzał jednak niecelny. Brooksy, fantastyczna runda od niego. Zobaczyłem, że Cloud9 w sumie to znowu wyciągnęło kartę Uno Reverse, ale taką kartę też wyciąga LDLC, bo Anek nagle pokazuje, że no jednak... jest zawodnikiem swojej klasy, ma 21 trafień na chwilę obecną i robił ogromną robotę w defensywie. Wiadomo, trochę z tych trafień jest z rund ekonomicznych, ale tak czy siak jest to statystyka imponująca. Twist jednak w tym wszystkim też jeszcze dołoży fraga. Hades, ale świetnie to teraz rozczytał Polak, bo dzięki temu X-Finest może rundę wyciągnąć. Odcięty ten skrót na plecy, jeszcze Snacks wygrywa pojedynek ze Stoblingiem. Amanek będzie próba ze skoku, Amanek łapie Snacksa, bomba jednak będzie podłożona bez większych przeszkód. Hades też wydaje się przygotowany, walka 3-2, Divi jednak łapie tutaj Hadesa, Shox, na szczęście dla Fajny złapuje Amanka, Divi, kolejny strzał celny, Divi wie gdzie spodziewać się rywala, Twist, czy będzie jeszcze obiegał, Twistu nie ma granatów, cały czas dostępny smoke dla snajpera LDLC, czasu, sporo na rozbrojenie tej paczki, ta będzie za chwilę dotknięta, podniesiony kałach i Twist się myli, Divi zdążył jeszcze złapać tę broń, złapać eliminację, mądra decyzja o podniesieniu tego kałacha, żeby nie szukać ryzyka ze snajperki, 12 do 11. No bo niestety, ale to afterplan 4-2 w momencie, kiedy rywal jest tak rozpędzony w CT na overpassie, a ty jedyne dwa punkty masz z pistolki i anti-eco, to o, nie możesz sobie pozwalać na porażki w takim momencie, tym bardziej, że teraz w ciebie czeka runda ekonomiczna. Brooksy, jedna eliminacja, Brooksy druga, Brooksy trzecia, czy jest w stanie ktoś go zatrzymać? No jest jeszcze Snacks, ale to i tak jest kiepska sytuacja dla Finest. On tak samo jak Jamanek w defensywie rozszalał się na dobre. Dwie eliminacje dla niego w tej rundzie, no to wygląda tragicznie w tym momencie dla X-Finest. To jest Snacks. Próbuję jeszcze podejść, zaskoczyć pod sajtem dolnym. Twist. Jest jedna eliminacja. Wreszcie udaje się położyć Brooksy'ego, ale to jest tylko Brooksy. Snacks. Ważny będzie ten wyjazd na chodnik. On musi tutaj złapać trafienie. Snacks! Łatwa eliminacja. Udaje się jeszcze złapać wyrównanie. Twist za chwilę będzie tę pakę plantował. Nikt z francuskiej formacji nie powinien mu w tym przeszkodzić. Przynajmniej na chwilę obecną. Snacks. Upada jeszcze Gravity. X-Finest, mimo tragicznego startu w tej rundzie, zaczyna ten punkt odwracać. To były
Trzy eliminacje z rzędu, które pojawiły się właśnie po stronie atakującej. Ma to wyplantować, twist, a jednak ten plant nie będzie przerwany. I czas teraz gra na korzyść zawodników X-Finest. Amanek od chodnika, Amanek od Gali, to Divi od chodnika. Tu było jeszcze podejść, ale Amanek upada pod naporem twista. I Divi pozostaje solowo, jego pozycja też już jest znana, bo wcześniej leciały skany z tamtej strony. Divi będzie wycofywał, mimo tego, że ekonomia jest dobra, nie ma co oddawać rywalowi snajperki. 12 do 15. Chociaż snack staje, żeby móc sobie pozwolić na granatę Magalila. Divi! A on pokazuje, że z tej snajperki może łapać nie tylko exit fragi, bo Shox momentalnie upada. Kolejny raz LDLC zaskakuje takim jednym szybkim wychyleniem, tak jak wcześniej to był Amanek na placu zabaw. Ale teraz Hades, ważny wyjazd, za chwilę będzie okazja, aby przejął nasz polski zawodnik snajperkę. Snax tym razem udaje mu się nareszcie zaskoczyć. Okej, tu jeszcze było podwojenie, tu Gravity odpowiada, ale to jest trochę zamętu wprowadzone na dolnej części mapy. Nic się w sumie nie dzieje, rywal od dłuższego czasu nie dał znaku życia. Pojawia się rotacja od Bruxiego na bombsite dolny i to... będzie świetne rozczytanie. Jeszcze Amanek pozostaje na wszelki wypadek pod górnym. A co jeszcze bardziej intrygujące, podwojona pozycja ze strony gracza LDLC, a nawet nie musi ujawniać się w tym wszystkim Gravity, bo Bruxy w pojedynkę zdobywa te dwie eliminacje. Hades jest 1 na 3, ma 15 sekund, a bomba leży na monsterze. To wygląda fatalnie dla zawodnika X-Finest i łapie jedną eliminację, ale Gravity to kończy. To będzie 16 do 12, to będzie zwycięstwo LDLC.